Piotr Wyszomirski, dawno Cię na kadrze nie było. Powiedz, co przez ten rok w życiu sportowym, no i prywatnym się działo. Oj, dużo się działo, ponieważ 4 miesiące temu, prawie 6 dni brakuje, na świat przyszła moja córeczka. Także w moim życiu bardzo dużo się zmieniło. Więcej, na pewno jest więcej obowiązków, ale na pewno to jest wielki pozytyw. Cieszę się bardzo. A Ty też się garniesz do tych obowiązków rodzinnych, kwestia karmienia, przewijania, spacery? Kwestia karmienia to raczej nie, bo to raczej rola jest mojej żony, ale na pewno chętnie pomagam jej we wszystkich obowiązkach. No wiadomo, muszę ogarniać w domu, sprzątać, robić zakupy i tak dalej, ale też cieszę się, kiedy mogę wziąć córkę na rękę i kiedy uśnie mi na rękach, albo kiedy wychodzimy razem na spacer, także każdą chwilą się cieszę z moją córką. Czyli tak jak jesteś taki szczęśliwy, to może i następne dziecko się pojawi w twoim życiu. Kto wie. Muszę jeszcze z żoną porozmawiać na ten temat. Dobrze, a przejdźmy może właśnie do tej sfery sportowej. Jak sobie w klubie radzisz? Bo do Polski docierają różne sygnały, że grasz raczej nieregularnie. Jak to właśnie jest w praktyce? Znaczy w tamtym sezonie bardzo dużo grałem. No, można powiedzieć, że miałem taki słabszy okres po kontuzji kolana, gdzie ten mój powrót nie był taki, jakbym sobie tego życzył, ale po kilku meczach doszedłem do pełnej dyspozycji. W tym sezonie jest inaczej, ponieważ na przygotowaniach troszkę miałem problemów zdrowotnych, ale to już wszystko za mną. Początek sezonu niezły miałem, ale pierwszym bramkarzem jest nowy zawodnik, który przyszedł do klubu. Szwed naprawdę prezentuje się świetnie, także no w każdym meczu ma około 15 obron, także ostatnie te mecze około 20 obron, także naprawdę świetnie gra. No i ja na razie za dużo nie bronię, chociaż początek sezonu miałem niezły. Bo zajmujecie chyba 10 miejsce, jak 8, tak, czyli ten awans. Czyli jakie cele przed klubem w tym sezonie postawiono? Znaczy, rozmawialiśmy przed sezonem z całą drużyną i wyszło na to, że nie chcemy jakiego takiego celu stawiać sobie, a tylko chcemy walczyć z meczu na mecz. Patrzeć, oczywiście chcemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Bundesliga jest taką ligą nieprzewidywalną, że każdy tam z każdym może wygrać. Także celu jakiego takiego nie mamy. Każdy mecz traktujemy osobno, do każdego meczu przygotowujemy się osobno. A Ty jesteś takim człowiekiem, który sobie wyznacza krok po kroku cele, czy jednak taki dążysz do jakiegoś jednego dużego? Nie, różne mam. Mniejsze cele, są większe cele i staram się z każdym dniem, z każdym treningiem stawać się lepszym zawodnikiem. Teraz pytam też nie bez kozery, ponieważ Twój powrót to musi po prostu powalczyć, tak? Zaprezentować się teraz będzie okazja w Golden League w Danii trenerowi, bo w bramce jest, co tu ukrywać, duża konkurencja. Adam Malcher, tak? Mateusz Kornecki czy Adam Morawski też są bardzo dobrymi bramkarzami. No i wskoczyć teraz do drużyny nie będzie taką prostą sprawą. Oczywiście, że tak, ale myślę, że to chyba każdego kibica w Polsce cieszy, taka duża konkurencja. Ostatnie mecze kadry pokazały, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, te mecze z Rumunią i z Serbią. Także no, tylko się cieszyć, rywalizować, dobrze grać i tyle. A Ty już miałeś okazję w karierze pograć z takimi silnymi zespołami, tak jak teraz będzie okazja Francja, Dania i Norwegia. Co z tego zapamiętałeś? No tak, miałem takie doświadczenie grać z tymi rywalami na różnych mistrzostwach, na Olimpiadzie w Rio. No co, mogę powiedzieć, że fajne doświadczenie, no ale teraz jest zupełnie inna historia, zupełnie inna kadra, odmłodzona i czeka nas naprawdę ciężkie zadanie, ale myślę, że każdy jedzie bojowo nastawiony i powalczyć tam o dobry wynik. A Ty już myślałeś, bo teraz też najpoważniejszym takim sprawdzianem to jednak będzie turniej kwalifikacyjny w Portugalii do Mistrzostw Świata. To jakby już pierwszy etap, można powiedzieć, do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jak już właśnie były jakieś rozważania na ten temat? Nie, myślę, mi się wydaje, że krok po kroku to wszystko idzie w tym kierunku, że najpierw skupiamy się na tym, co jest teraz, czyli na każdym treningu, żeby się jak najlepiej przygotować do tego Golden League, bo to naprawdę będzie ciężki turniej.
No a później już ta Portugalia i naprawdę bardzo ciężki turniej. Gramy jeszcze w Portugalii, a Portugalia nie prezentuje jakiegoś słabego poziomu, także chyba każdy zdaje sobie sprawę, że to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz, no ale jeżeli chcemy grać w mistrzostwach i przede wszystkim powalczyć o Tokio, to nie ma innej możliwości, tylko wygrać. A ty tutaj teraz w kadrze jest dużo nowych twarzy, czy wszystkich tak dobrze znasz, czy są jakieś no, takie niewiadome dla ciebie? Nie, mniej więcej wszystkich kojarzę, tam przeglądam w internecie, patrzę, mniej więcej obserwuję, jacy nowi zawodnicy się pojawiają, także mniej więcej wszystkich kojarzę tutaj. Interesuję się troszkę polską ligą, chociaż teraz troszkę ciężej, jak jest dziecko, to nie ma tak czasu tego wszystkiego przeglądać, ale mniej więcej wszystkich kojarzę. W kadrze, ale tu już w sztabie szkoleniowym pojawił się Sławek Szmal, czyli twój jakby kolega też z Igrzysk Olimpijskich, z wielu turniejów. Jak to przyjąłeś, tą zmianę? Nie, no fajnie, że Sławek może się dzielić przede wszystkim z młodszymi, tym swoim ogromnym doświadczeniem i z Ligi Mistrzów, i z Bundesligi, i przede wszystkim właśnie z reprezentacji, ponad 250 meczów, także tylko na plus. A jeszcze zaprośmy na koniec, bo tutaj jesteśmy w Gdańsku, ale w Gdańsku będzie też w grudniu turniej świąteczny w przerwie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. I tam zagrają Bahrajn, Japonia i Białoruś, czyli takie dość w sumie fajne ekipy, które może rzadko się, przynajmniej te dwie w Polsce, pojawiają. Jak tutaj, jakie oczekiwania względem tego turnieju? Co mogę powiedzieć? No na pewno trzeba walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję.